Prawie 110 tysięcy mniej butelek plastikowych i 300 tysięcy mniej worków na śmieci zostało zużyte w Wałbrzychu dzięki akcji Stop Plastik. W maju wałbrzyscy radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania z naszej rzeczywistości jednorazowych opakowań oraz naczyń i sztućców wykonanych z plastiku. Wystosowali też apel do wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców czy organizatorów imprez masowych o nieużywanie plastikowych kubków i talerzy. Od 1 maja Wałbrzych stał się miastem bez plastiku. Były wątpliwości dotyczące tego, jaki to będzie miało skutek. Były propozycje, żeby liczyć to, jaki to będzie miało efekt. No i dzisiaj po 4 miesiącach uznaliśmy, jakkolwiek to oczywiście były miesiące wakacyjne i być może nie do końca reprezentatywne, spotkaliśmy się po to, żeby podsumować te 4 miesiące i powiedzieć, jak, biorąc pod uwagę zmiany w ciągu 4 miesięcy, rocznie, jaki to będzie miało efekt. Jednym z działań podjętych przez miasto jest zmierzenie ilości koszy w instytucjach miejskich. Dzięki temu zużywa się mniej plastikowych worków. W większości urzędów zmniejszyliśmy liczbę tych biurowych koszy, takich, do których się wrzuca, nie wiem, kawałki, jakiś niewykorzystany papier, czy jakieś odpady papierowe, czyli biurowe rzeczy. Okazuje się, że liczba generowanych, czyli wyciąganych worków w czasie sprzątania jest tak ogromna, że my po prostu zmniejszyliśmy liczbę tych koszy. Od urzędu, przez szkoły, przez instytucje. Co za tym idzie, panie sprzątające, utrzymujące porządek, przestały wyciągać niewyobrażalną liczbę tych worków foliowych, które zresztą w ogromnej większości zapełnione są po drobnej części. Proszę zobaczyć, że o tyle rocznie my jako urząd, jako szkoły, przedszkola, o prawie 300 tysięcy worków foliowych zużywamy rocznie mniej. Jak zapowiada prezydent Wałbrzycha, od 1 października firmy, które będą walczyć z plastikiem, zostaną odznaczone certyfikatami.